Witam Państwa, Dagmara Siemińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz Jan Pospieszalski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dziennikarz, ale również muzykant. Panie Janie, proszę mi powiedzieć, czuje się Pan wolny w Polsce w obecnej sytuacji? Tak, wolność rodzi się w sercu, wolność rodzi się w głowie. To hasło wolność rodzi się w sercu pochodzi chyba z oglądania filmu Popiełuszko, wolność jest w nas. A wolność rodzi się w głowie zaimponowała mi tym Ewa Stankiewicz, która to hasło wzięła do takiego cyklu portretów bohaterów Solidarności. Miałem przywilej i zaszczyt robić z nią cykl takich krótkich form telewizyjnych, które realizowaliśmy dla pierwszego programu TVP w rocznicę, 30. rocznicę strajków i porozumień sierpniowych. I sobie pomyśleliśmy, że taką niezwykłą przygodą byłoby dzisiaj dotrzeć do tych ludzi, którzy mieli odwagę 30 lat temu upomnieć się o podstawowe prawa ludzkie, właśnie o wolność, o prawdę, o godność, o sprawiedliwość. I tak jak powiedział nam jeden z naszych bohaterów, Zdzisław Złotkowski ze Stoczni Gdańskiej, a w sercu mieliśmy 22. postulat, nienapisany. Wolna i niepodległa Polska. I ten cykl Ewa zaopatrzyła w cytat z kolei z rozmowy z Andrzejem Mycem, oszołomem z Solidarności Walczącej, człowiekiem, który dzisiaj pracuje na uniwersytetach amerykańskich, jest wybitnym ekspertem od jakiejś tam fizyki molekularnej czy czegoś tam. I tenże człowiek powiedział jej tak: myśmy walczyli o to, o czym inni bali się pomyśleć. I powiedział jej, że tyle wolności jesteśmy w stanie wywalczyć, ile zdołamy jej sobie wyobrazić, bo wolność rodzi się w głowie. W tym znaczeniu na pytanie, czy ja się czuję wolnym, tak, czuję się wolnym, co nie oznacza, że nie podlegamy różnym ograniczeniom. Tak? W sensie eschatologicznym ta wolność jest dana nam przez Boga i w kontekście dzisiejszych dni, które pokazują nam, że za tą wolność można zapłacić olbrzymią cenę, ale nie utracić jej. Ci, którzy nie opuścili Chrystusa w ostatnich godzinach i stali pod krzyżem, byli ludźmi jak najbardziej wolnymi. Chrystus był człowiekiem wolnym, przyjmując na siebie mękę i zbawcze dla nas odkupienie. To jest, dał nam tą wolność również. Nie uciekniemy od tego, będąc zanurzeni w tych dniach Triduum Paschalnego, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. Natomiast to pytanie pani dalej doprecyzowujące w dzisiejszej Polsce. No, mam ten komfort, że jeszcze mam tą możliwość komunikowania się z audytorium telewizyjnym, 40-minutowym segmencie raz w tygodniu. To daje mi też poczucie wolności, poczucie tego, że dyrekcja TVP Info zagwarantowała nam dosyć dobre warunki pracy, nie ingeruje zbytnio w tematy, nie ingeruje w gości. Jeżeli dopełniamy procedur czasowych, wysyłamy odpowiednio wcześniej scenariusz, materiały do kolaudacji, co staramy się zawsze precyzyjnie przestrzegać, to ta współpraca przebiega o dziwo, wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, wzorowo. Znaczy ja jestem bardzo, jak na razie, oprócz kilku drobnych incydentów, jak na przykład incydent z wywiadem z Wiktorem Orbanem, które z różnych technicznych powodów ten wywiad był zagrożony, ale tak to się wszystko nam udaje. I w związku z tym tak, ten mój komfort polega na tym, że dziś z moimi poglądami, z tym, co mam w sobie, w głowie, co chcę opowiedzieć ludziom albo o co zapytać. Mam tą wolność komunikowania się z audytorium 40 minut raz w tygodniu. Dzięki Bogu istnieje jeszcze w naszym kraju silna grupa medialna zorganizowana wokół ludzi Gazety Polskiej. To jest i portal niezależna.pl, i Gazeta Polska Codziennie, i Gazeta Polska, i te wszystkie zdarzenia, które Gazeta Polska generuje, począwszy od wieluset klubów Gazety Polskiej w całym kraju, poprzez inicjatywy, jakie podejmuje, uruchomienie, czy bardzo znaczny udział, jaki to środowisko miało w wytworzeniu tak zwanego drugiego obiegu w naszym kraju, produkcja filmów, które też Gazeta
częściowo refinansuje i umożliwia dystrybuowanie ich poprzez dołączenie w formie insertu do tygodnika. Właściwie co drugi tydzień, co miesiąc mamy kolejny nowy film takich autorów jak Ewa Stankiewicz, jak Joanna Lichocka, jak Majka Drużewska, jak Dominik Tarczyński, ostatnio świetny film o Kolumbii, jak choćby ten nasz ostatni film o Węgrzech, który do niedawna jeszcze można było kupić w kioskach. To jest poczucie realizacji postulatu wolności. Tak? Ta wolność, którą poważnie potraktowali ludzie, którzy stoją, którzy tworzą to środowisko Gazety Polskiej z Tomkiem Sakiewiczem na czele, zagwarantowała również nam wolność komunikowania się z tymi ludźmi, którzy chcą sięgnąć po tę gazetę, przeczytać tam ciekawe informacje, zobaczyć, budować jakiekolwiek poczucie symetrii w debacie publicznej w naszym kraju, czyli odkłamywać najważniejsze rzeczy, typu kłamstwo smoleńskie, no rzecz niewyobrażalną zupełnie. Jakby nam ktoś 2 lata temu powiedział, że prezydent zginie na terytorium kraju, z którym mamy bardzo specyficzny rodzaj relacji politycznych i bardzo konkretne doświadczenie historyczne ostatnich kilkuset lat, to większość ludzi by zapytała, rany boskie, czy tego nie zrobiono specjalnie. No dziś wiemy, że to kłamstwo upada, ale również to, ta śmiałość mówienia o tym, że to było kłamstwo, wynika stąd, że właśnie poprzez komunikowanie się z odbiorcami, poprzez zamieszczanie tekstów śledczych, drążenie tematu, nieodpuszczanie tego, bo to było najgorsze, co dzisiaj moglibyśmy zrobić, to odpuścić śmierć nie tylko naszych przyjaciół, bo ja straciłem tam bardzo bliskiego przyjaciela Stanisława Mikke, który był sekretarzem Rady Ochrony Pamięci, Miejsc Pamięci Męczeństwa, ale również no, w sensie państwowym, jako obywatele, jesteśmy zobowiązani wyjaśnić, czy starać się, czy drążyć temat, dlaczego zginęło 9 generałów, prezydent, naczelnik zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent wybrany w demokratycznych wyborach, dla którego głosowało ponad 8 milionów obywateli. Ta kwestia wyjaśnienia wobec tego, co już wiemy o kłamstwach raportu Millera, o wzajemnych sprzecznościach danych, które tam są zawarte, no, pokazuje nam, że to jest rzecz, którą trzeba robić. To jest nasz obowiązek, nie pisowski obowiązek, nie obowiązek prawicy, tylko pewien postulat narodowy, obywatelski, republikański. Tak? Znaczy ta świadomość, ta upiorna świadomość, że wokół nas funkcjonuje tak absurdalne poczucie jakiejś nierzeczywistości, tak? Znaczy jakaś zapaść semantyczna polegająca na tym, że no, najważniejsze osoby w państwie, jak prezydent obecny i premier, mogą respektować w dalszym ciągu raport Millera, a prezydent nie dalej jak w lutym, 2 lutego, w wywiadzie dla jednej z telewizji komercyjnych powiedział, że on nie wyobraża sobie, nie chciałby, żeby jakikolwiek słowo lub przecinek z raportu Millera został zmieniony, bo społeczeństwo oczekuje jednoznaczności. No nie ma nic bardziej brutalnego niż sygnał pod tytułem: wiemy, że to jest kłamstwo, wiemy, że tam się nic nie zgadza, ale ukręćmy sprawie łeb, zamknijmy temat, nie drążmy, nie pytajmy, idźmy dalej. Tak? Ta abdykacja, ta postawa wycofania się z podstawowych obowiązków, jakimi wobec rządzących obywatele oczekują, mianowicie wyjaśnienia śmierci prezydenta, generałów, 8 duchownych, 2 byłych wicepremierów i całej rzeszy wybitnych postaci życia publicznego, od Anny Walentynowicz poczynając, ten postulat ciągle jest nad nami. I choćby to, że możemy pisać w gazecie, że ja mogę w programie o tym mówić, dopominać się tego, daje mi poczucie realizacji tego postulatu wolności, wolności, która jest w głowie, która rodzi się w sercu, wolności, którą można sobie wyobrazić. Są osoby, które tą wolność sobie w stanie są wyobrazić, żyją tak, jakby byli wolnymi, bo są wolnymi przez to. Żyją z takim poczuciem niezgody na niedemokratyczną, fasadową sytuację dotyczącą polskiej państwowości i głośno o tym mówią. Dopóki mogą mówić o tym, to w ten sposób realizują tą wolność. Mam nadzieję, że jestem w tym gronie. Proszę powiedzieć, zatrzymajmy się przez chwilę przy Węgrzech. Pan jako obserwator z zewnątrz, jak pan ocenia demokrację na Węgrzech? Tu mamy również kilka warstw tego. Ta pierwsza warstwa to jest
To jest ta podstawowa, państwowa, która polega na tym, że 2/3 obywateli uprawnionych do głosowania i tych, którzy poszli na wybory, zdecydowało się, że powierzy los kraju Wiktorowi Orbanowi i jego kolegom, jego współpracownikom, jego partii, tak? Jego ugrupowaniu. I w tym znaczeniu ten werdykt demokratyczny działa i Viktor Orban skorzystał z tego faktu. Nie zrobił tego jako niepozbierany człowiek, który ogląda się na lewo i na prawo, szuka po kieszeniach jakichś rozwiązań. W ciągu jednego roku przyjął 365 ustaw, zmienił konstytucję w ciągu drugiego roku. Mało tego, rzecz, o której mało kto wie, zamknął do więzienia szefa służb specjalnych, koordynatora do służb i jakiegoś faceta odpowiedzialnego za jakiś rodzaj komórki takiej dotyczącej inwigilacji ludzi. Zrobił to w procesie tajnym, to znaczy proces był jak najbardziej, wyczerpywał wszystkie atrybuty procesu legalnego, prawnego, ale zamknął go dla mediów. A to są faceci, którzy zakładali mu nielegalne podsłuchy w Orbanowi w ostatnich latach rządów postkomunistów. Tam była taka afera, już nie pamiętam, ona ma jakąś swoją nazwę, taki skrót. Afera związana z tym, że partia Viktora Orbana posługiwała się prywatną wywiadownią gospodarczą po to, żeby tropić kolejne przekręty postkomunistów, którzy już w majestacie prawa, przy otwartej kurtynie wykonywali jakieś chochle prywatyzacyjne, ale po to, żeby wskazać, że one są nielegalne albo mają bardzo, bardzo szkodliwe konsekwencje. Środowisko Viktora Orbana wynajęło prywatną wywiadownię gospodarczą, co nie było złamaniem prawa, niemniej było pewną takim rozstrzygnięciem mało eleganckim, nazwijmy to. Ale postkomuniści dowiedzieli się o tym, zakładając nielegalne podsłuchy Viktorowi Orbanowi. Ta sprawa wyszła na jaw i on po zdobyciu władzy pociągnął do odpowiedzialności tych, którzy złamali prawo, a złamali prawo ewidentnie i nawet podejrzewam sądy każdej instancji by respektowały ten wyrok. On został wykonany na zasadzie takiej, że faceci siedzą za kratkami. To też był bardzo wyraźny sygnał, podejrzewam, również dla służb, dla ludzi służb węgierskich, że przyszedł do władzy facet z jajami, nie pęka, mówiąc kolokwialnie, i realizuje w praktyce to, co my nazywamy szumnie państwem prawa. Czyli ta demokracja funkcjonuje na Węgrzech realnie i nominalnie. Natomiast oczywiście okrzyki eurolewicy i cała propagandowa nagonka, no to się bierze po prostu z wściekłości tych, którzy utracili swoje do tej pory profity. Viktor Orban mówił mi o tym w długim wywiadzie, nazywając tą rzecz po imieniu zupełnie, że jego poprzednicy ukradli albo sprzedali wszystko, co było gęstsze od powietrza. Również pokazując to w swoim takim dużym raporcie, który opublikował kilka tygodni temu, gdzie porównuje ich do tego kapitana statku włoskiego, który osiadł na mieliźnie, tak, że jako pierwszy się ewakuował, czyli oni ewakuowali się z tonącego statku, wpuścili kraj w straszną katastrofę gospodarczą, zadłużyli kraj na wszelkie możliwe sposoby, po czym opuścili kraj i z daleka teraz za pleców swoich zachodnich przyjaciół machają i wykrzykują, wygrażając pięściami, mówiąc o łamaniu praw człowieka, o łamaniu demokracji itd. itd. No to są po prostu haniebne zachowania. Viktor Orban ma odwagę nazwać te rzeczy po imieniu i realizować swoją politykę. Ta jego własna droga na trzech poziomach dotycząca przeszłości komunistycznej, którą potrafił nazwać jako zbrodnię i to jest wpisane do konstytucji, zerwania z tamtym systemem i próbą oceny czy osądu tej rzeczywistości komunistycznej i postkomunistycznej. Węgry nie miały dekomunizacji, tak jak zresztą większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Węgry nie miały odpowiednika takiego Instytutu Gałka czy IPN-u, nawet cokolwiek by nie mówić o działalności IPN-u w Polsce i o zaniechaniach albo o trudach, jakie napotykają pracownicy IPN-u, o trudnościach, jakie napotykają pracownicy IPN-u, to jednak nawet takiej komórki jak IPN na Węgrzech nie było. Oni dzisiaj dopiero to będą próbowali naprawiać albo te zaniedbania nadrobić. Czyli to jest ta pierwsza sfera.
odcięcie się od przeszłości postkomunistycznej, dwa, ocena od komunistycznej, dwa, ocena tego czasu postkomunizmu, który trwał od 2002 do 2010 roku na Węgrzech, czyli to jest ta sfera. Druga sfera to jest rzeczywistość gospodarcza dotycząca podatków, prawa dotyczącego finansów publicznych, na przykład wpisali do konstytucji to, że nie można zadłużać kraju, tak, do pewnego momentu i to jest wpisane do konstytucji. Opodatkował wielkie hipermarkety, sieci telefonii komórkowej, ten cały biznes zagraniczny, który obsiadł i doił społeczeństwo węgierskie, czy konsumenta węgierskiego, wyprowadzając zyski i dywidendy za granicę, nie zostawiając tych pieniędzy w kraju. Tak jak zresztą u nas, skąd my to znamy, prawda? To jest nasza rzeczywistość. I teraz, czyli to jest ta druga sfera gospodarcza, w niej jest również cała masa pozytywnych rozwiązań, jak na przykład bardzo dobre podatki, korzystne prawo podatkowe dla tych rodzin, które decydują się mieć dzieci. Praktycznie rodzina, która ma trójkę dzieci, nie płaci w ogóle podatku dochodowego. Czyli ta druga sfera. I trzecia sfera, bardzo ważna sfera symboliczna, dotycząca tych wszystkich rzeczy, które dotyczą no, antropologii, pewnego systemu wartości, aksjologii, którą wprowadza do konstytucji, począwszy od odwołania do Boga, czyli Boże błogosław Węgrzy, niech Bóg błogosławi Węgry. To są pierwsze słowa hymnu, starego hymnu węgierskiego, który rozpoczyna konstytucję, poprzez to, że bez chrześcijaństwa Węgry by nie przetrwały, w związku z tym to zobowiązanie państwa wobec chrześcijaństwa istnieje, państwowości czy wspólnoty, czy tego, co dzisiaj, czym dzisiaj są Węgry. Ale również ta sfera dotycząca antropologii, dotycząca rodziny, dotycząca płciowości, czyli że pary homoseksualne nie mogą adoptować dzieci, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. To jest też coś niezmiernie ważnego. Czyli w tych trzech sferach te reformy Orbana mają olbrzymie poparcie społeczne do dziś. Ja byłem świadkiem i byłem zaskoczony tym, to co zobaczyłem 21 stycznia na ulicach Budapesztu. Zresztą sami Węgrzy też byli zaskoczeni. Oni zobaczyli się lepszymi niż próbowano im wmówić, że są. Jeśli 500 000, 400 000, ja nie wiem dokładnie ile, bo to trudno ocenić, ja tyle ludzi ostatnio widziałem podczas wizyt Ojca Świętego w naszym kraju. Gdziekolwiek nie spojrzę, to tak jakby się przed chwilą skończył koncert U2. I w związku z tym to wyglądały tak ulice, główne ulice Budapesztu przez wiele godzin w sobotę 21 stycznia. Myśmy z Ewą chodzili, kręcąc na kamerach, to rozmawiając z ludźmi, to są też fragmenty tych naszych rozmów znalazły się w filmie Dopóki żyję. To cytat z pieśni węgierskiej ludowej, która stanowi jakby motto, jakby taką balladę, która się snuje równolegle do narracji naszego filmu. I ludzie na ulicach, którzy byli na świeżo, mieli w pamięci, jeszcze mieli w uszach tą debatę, która odbyła się 18 stycznia w Parlamencie Europejskim, gdzie Cohn-Bendit i cała eurolewica wykrzykiwała, wygrażała pięściami wręcz Orbanowi, że łamie demokrację, że niszczy prawa człowieka, że odchodzi od wartości europejskich, cokolwiek one by tam w ich mniemaniu znaczyły. No to było bardzo ciekawe, bo ludzie mówili, tu jest demokracja, tu nie ma żadnego zamordyzmu, tu my czujemy się wolnymi obywatelami, dlatego w tak licznej demonstracji postanowiliśmy to zademonstrować. Właśnie chciałam zatrzymać się przez chwilę na tej debacie w Parlamencie Europejskim. Tam ta debata była bardzo ostra. Niektórzy mówili, że właśnie Orban łamie zasady europejskie, wartości europejskie. Czy według Pana w ogóle istnieje coś takiego jak wartość europejska? Oczywiście istnieją wartości europejskie. Ja czuję się obywatelem Europy, nie tylko przez to, że mój ojciec urodził się w Berlinie, moja babka była Niemką i interesuje mnie i kultura niemiecka, i język niemiecki. Czujemy się obywatelami Europy, bo jesteśmy wychowani na, nie wiem, na Balzaku, ale również wiemy, co myślał Wolter, co pisał Dante, co komponował Jan Sebastian Bach czy Vivaldi, tak? Jak wyglądały zabytki, czy jak wyglądają zabytki architektury greckiej i czym była Wandea, tak? Rzeź Wandei. To jest jakieś dziedzictwo, które jest wspólne. Ja pamiętam jedną z najciekawszych rzeczy, jakie u Miłosza przeczytałem, to było to, że on mówi, że próba zrozumienia historii Europy była dla niego możliwa tylko wtedy, jak studiował historię Kościoła. Bo to był taki patyk,
na który był ten szaszłyk nanizany. To znaczy, studiując historię Kościoła, obserwując, jak wyglądały dzieje papiestwa, Watykanu i tak dalej, można było od razu z tej pozycji obserwować, jak wyglądała historia Europy ze wszystkimi przemianami i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa optyka i w tym znaczeniu jako chrześcijanin, jako Polak, syn czy wnuk Niemki, czuję się Europejczykiem i wiem, że takie, i sądzę, że takie wartości europejskie są, że to jest bardzo głęboko w nas zakorzenione. Ta próba abstrahowania od wartości chrześcijańskich, od tym, czym jest ta kultura judeochrześcijańska, którą ona wniosła do Europy, albo którą stworzyła tę Europę, no nie wyobrażam, to naprawdę sobie trudno wyobrazić, to jest inaczej, to jest niewyobrażalne. Ci, którzy próbują powiedzieć, że tego nie ma, albo że to jest jedna z wielu rzeczywistości, które ze sobą gdzieś tam korespondują, toczą jakiś spór, funkcjonują jak mozaika wartości, możemy sobie jak z patchworku czy jak z supermarketu wybierać to albo to. Owszem, dziś tak, możemy sobie wybierać model życia, bo jesteśmy ludźmi wolnymi, natomiast nie możemy ignorować tego, że u źródeł właśnie tej wolności, tych praw człowieka, tej godności osobistej, roli kobiety i tak dalej, jest właśnie ta judeochrześcijańska wizja człowieka, rodziny w jego wolności. Tak? Ona oczywiście też ewoluowała, ale bez chrześcijaństwa nie byłoby, bez trwałości małżeństwa, albo bez monogamii nie byłoby czegoś takiego jak dziedziczenie przez kobiety majątków po swoich mężach i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy, które właśnie przez chrześcijaństwo wchodziły do życia, do porządku naszego europejskiego. Ja powiem tylko dwie anegdoty. No to jest tak głęboko w nas zakorzenione, nawet cała dobroczynność, ochronki dla niepełnosprawnych, postulat opieki nad wdowami, sierotami, nad niepełnosprawnymi, nad chorymi, szkoły i tak dalej. To wszystko było dzieło zakonów na samym początku, prawda? Już pomijając ten cały cywilizacyjny, gigantyczny wysiłek, który wykonali i cystersi, i benedyktyni, i klasztory kaznodziejskie. Cystersi poprzez cywilizacyjne rozstrzygnięcia dotyczące uprawy ról, melioracji, nawadniania, hodowli, benedyktyni poprzez pismo, inni znowu poprzez szkoły, franciszkanie poprzez pewną filozofię patrzenia na człowieka, na bliźniego, na przyrodę. To jest cały obszar rzeczy, który dziś lewica oddycha tym, nie wiedząc, że to jest z chrześcijaństwa, albo posługuje się, czy wymachuje tymi wartościami, nie wiedząc, że one gdzieś tam są zakorzenione. No, prawa kobiety po raz pierwszy się pojawiały właśnie poprzez tą chrześcijańską wizję, poprzez taką antropologię, która wychodziła z chrześcijaństwa. Takie dwie anegdoty, że nawet nie wiemy, jak dalece jesteśmy tymi chrześcijanami, osadzeni jesteśmy w kulturze chrześcijańskiej. Mój tata, jeszcze wtedy mieszkając w Berlinie, zachorował, mając chyba 3 czy 2 lata. Musiał mieć 3 albo 4 lata. I babcia go pyta, on kaszlał całą noc, dusił się, krztusił. I babcia go pyta, co się dzieje? Ano boli mnie. A gdzie się boli? Tu, gdzie syna naduszam. Gdzie? Tu, gdzie syna naduszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Naduszam, to jest gwarowo tak jakoś po poznańsku. Tu, gdzie syna naduszam, tu go bolało. Tak? Basia moja z kolei, bo pamiętam, miała chyba 12 lat, po raz pierwszy zetknęła się na historii ze stylami greckiej architektury. I tam musiała się nauczyć, czym się różni kolumna jońska od doryckiej i od koryńskiej. No i też, że ta jońska to jest taki ma kapitel, a ta dorycka ma znowu takie tam wywinięte coś tamtego, a ta koryńska no to ma takie liście. Ja mówię, no zapamiętasz, że ta koryńska ma liście? Oczywiście. A dlaczego ona? On, dla Basi to było oczywiste, że ta jest koryńska. A dlaczego ja ją pytam? No bo liście do Koryntian. Prawda? Czyli to jak dalece od dziecka my nasączeni jesteśmy chrześcijaństwem, tym, czym, nie wiem, zmieniający się pory roku są połączone na przykład z okresami liturgicznymi, tak? Dziś idziemy ze święconką do kościoła, mimo że tam jest cała masa świeckiej symboliki, ale ona jest jakby włączona w tą przestrzeń sakralnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, głęboko osadzona w tradycji, tak? Kult zmarłych, cześć dla ludzi, którzy odeszli, wiara w życie pozagrobowe. To, co za parę dni
upominając się o rzetelność śledztwa i upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej, ciągle w nas jest obecne, to również pamięć o tych zmarłych. To jest ta pamięć, oczywiście jest dzisiaj postulatem o rzetelność śledztwa, ale również jest pewną powinnością wynikającą z chrześcijaństwa, z naszej kultury. To, jak zostały zwłoki potraktowane przez Rosjan i poprzez tak zwanych najwybitniejszych patomorfologów, którzy ramię w ramię, zacytuję kłamczuchę stulecia panią marszałek Sejmu, Ewę Kopacz, i którzy ramię w ramię najrzetelniej i profesjonalnie robili te sekcje zwłok, widać to, w jaki sposób potraktowano naszych zmarłych, prawda? To nie wynika z jakiejś strasznej niechęci czy nienawiści Rosjan do Polaków, tylko to jest też właśnie widać, czym różni się ta kultura, która bardzo głęboko zakorzeniona jest w chrześcijaństwie, od pewnego nonszalanckiego stylu traktowania zmarłych przez ludzi, którzy przez 50 lat czy przez kilkadziesiąt lat dłużej cierpieli pod jarzmem potwornego, ideologicznego systemu kłamstwa, który zaparł się chrześcijaństwa, który wypchnął tą przestrzeń chrześcijańską z przestrzeni państwowej, publicznej i prywatnej w sposób brutalny, stosując terror. Mówię o Sowietach i mówię o tym, jak dalece to sowietyzacja i wypchnięcie tych wartości chrześcijańskich z życia Rosjan sprawia, że ci lekarze, być może ludzie po wyższych studiach, prawda, choć tam wiem, że byli jacyś felczerzy i sanitariusze też, potraktowali naszych bohaterów, naszych zmarłych. I to my możemy się oburzać, możemy, oczywiście dla nich jest to niegodziwe, haniebne i tak dalej, ale to oburzenie wynika właśnie z tej różnicy kulturowej, tak? Z tej różnicy kulturowej, że oni gdzieś zostali pozbawieni, oni mają ten niedostatek tego, co my mamy jako konsekwencja czy pewne dziedzictwo chrześcijaństwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.